Ścisłe centrum Warszawy, ulica Nowogrodzka, dziś siedziba Prawa i Sprawiedliwości. Dwieście metrów dalej, Rondo Daszyńskiego, sześciopiętrowy budynek przy Alejach Jerozolimskich, tuż przy hotelu Sobieski. Słynna już działka przy ulicy Srebrnej 16, na której miał stanąć wieżowiec znany jako Kaczyński Tower. I ta okazała działka przy ulicy Ordona 3, przy dworcu Warszawa Zachodnia. Wszystkie te nieruchomości to w przeszłości majątek PRL-u. Precz z komuną, ale przede wszystkim precz z postkomuną. Dziś wszystkie należą lub do niedawna należały do spółek związanych z Jarosławem Kaczyńskim. Według ekspertów od nieruchomości ten majątek, bez sprzedanego w 2007 roku budynku przy Nowogrodzkiej, jest dziś wart prawie 50 milionów złotych. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Jeszcze raz. Nie idzie się do polityki dla pieniędzy.